Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpav mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 797 300. 55 341 e-mail biuromaupaluxpaw.com.pl Strona internetowa www.luxpaw.com.pl Od blisko miesiąca Miejsko Gminy Dom Kultury w Końskich działa w nowej siedzibie przy ulicy Partyzantów. Już ruszyły zajęcia dla osób zainteresowanych, a w planach jest jeszcze wiele aktywności skierowanych zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Pokazujemy Wam, jak jednostka urządziła się w nowej lokacji. Przyszłe Koneckie Centrum Kultury będzie dzielić budynek dawnego gimnazjum z Państwową Szkołą Muzyczną Pierwszego Stopnia. O tym, jak żyje się pracownikom w nowej siedzibie, opowiedział dyrektor placówki Piotr Salata. Żyje się bardzo dobrze, no zdecydowanie lepiej niż w tej kultowej egipcjance, chociaż to było bardzo fajne miejsce, takie klimatyczne, ale tutaj mamy o wiele, o wiele lepsze warunki, chociaż. My nie zajmujemy całego tego budynku. Musicie Państwo wiedzieć, że tak naprawdę połowa, co najmniej połowa tego budynku, który po starej szkole należy do nas, a druga połowa jest przeznaczona dla szkoły muzycznej, więc my zagospodarowaliśmy się w tej, w tej naszej części, ale też nie całej, dlatego że drugie piętro jest jeszcze wyłączone, no i czeka na adaptację kina. Póki co Miejsko Gminy Dom Kultury zajmuje trzy poziomy podziemia, parter i pierwsze piętro. Tam znajdują się używane już pracownie i pomieszczenia przeznaczone na gabinety czy sekretariat. W piwnicy umieściliśmy całą działalność muzyczną, czyli wszystkie pracownie, również pracownie audio wideo czyli tych sztuk wizualnych, studio nagrań i sale prób i dwie pracownie muzyczne gdzie są prowadzone zajęcia również z nauki gry na instrumentach. Na pierwszym piętrze są pomieszczenia biurowe, tu gdzie mniej więcej teraz się znajdujemy, czyli w sekretariacie i w pokoju dyrektora, ale tu też znajdują się tu, tu też znajduje się pracownia ceramiczna i sala, która będzie przeznaczona na organizację Wystaw i jakichś małych imprez kameralnych. Na pierwszym piętrze znajdują się dwa pomieszczenia biurowe oraz sala lustrzana do nauki tańca i zajęć ruchowych, a także sala przeznaczona na zajęcia plastyczne. Poza aktywnościami, które już odbywają się w murach Domu Kultury, planowane są też m.in. tematyczne warsztaty, w których udział będą brały dzieci wraz z rodzicami, oraz zajęcia witrażowe w pracowni ceramicznej. Wszyscy ci uczestnicy, którzy do tej pory brali udział w naszych zajęciach, oni są tutaj, przeszli z nami. Ale jak najbardziej planujemy nowe formy zajęć. Na pewno wprowadzimy zajęcia ruchowe typu yoga, rytmika, żeby ta sala do zajęć tanecznych była cały czas wykorzystywana. Będą prowadzone warsztaty takie tematyczne raz w tygodniu. Pracujemy nad tym. Jesienią zostanie uruchomiona pracownia w tej pracowni audio-video z zajęcia z robotyki. Prawdopodobnie przyszłe koneckie centrum kultury działać będzie do późniejszych godzin niż dotychczas.